Korzystamy z okazji, że jest tu dużo miłych ludzi, którzy lubią zwierzęta i staramy się zebrać troszeczkę pieniążków na karmę i na bieżące potrzeby naszych podopiecznych. Jesteśmy jedynym i powiem szczerze, że bardzo pomagamy Tarnobrzegowi, gdyż w tej chwili każda gmina musi opiekować się swoimi bezdomnymi zwierzętami. Różne gminy różnie to rozwiązują. Bywa, że są to bardzo drastyczne sposoby uśpienia i niekoniecznie humanitarne. Natomiast u nas wszystkie zwierzęta, które gdzieś się błąkają, które są potrącone, skrzywdzone, wyrzucone na śmietnik, przygarniamy. Mamy miejsce tymczasowego przebywania tych zwierząt, szukamy dla nich adopcji, karmimy je. Z pieniędzmi jest krucho, jak to zwykle. Mamy pieniążki z 1%, no i z takich zbiórek, z dobrej woli ludzi, mieszkańców. Przynoszą nam czasami koce, kołdry, czasami stare kurtki. Wszystko nam się przydaje, bo zwierzęta potrzebują, a jest nas naprawdę mała garstka ludzi, którzy to robimy. I dużo wolontariatu, i dużo ludzi, którzy po prostu kochają zwierzęta. Od miasta dostajecie jakieś wsparcie? Są wsparcia, z tym, że musimy o to bardzo, bardzo, bardzo prosić. Ale współpracujemy, bo zwierzęta, które potrzebują opieki weterynaryjnej, są pod opieką weterynarza, który ma również umowy z miastem. Także jest tutaj współpraca. Takiej regularnej dotacji? Nie ma. O to za każdym razem trzeba prosić, błagać wręcz. Ale udaje nam się coś tam wynajmić. Mamy radnych, którzy kochają zwierzęta. Nie wszyscy, ale są tacy, którzy rozumieją nasz problem. Wiemy, że społeczeństwo generalnie lubi zwierzęta i leży im na sercu ich dobro. Dlatego, że mamy zgłoszenia od ludzi, którzy widzą zabłąkane zwierzę, wyrzucone. Nie chcą, żeby brała ich Straż Miejska, bo boją się, że taki piesek źle skończy. Dzwonią do nas i proszą nas o pomoc i my tej pomocy udzielamy. W tym momencie mamy około 40 psów, około 20 kotów. Te zwierzęta są w różnej kondycji. Są zwierzęta, które zostały odebrane z interwencji, niedożywione, w bardzo złym stanie. Są zwierzęta, które były wyrzucone na śmietnik, szczególnie szczeniaki. Boimy się tego okresu, kiedy już teraz po rui zaczną wysypywać się szczeniaki i są pieski podrzucane gdzieś tam na stacji Orlen, w pudełku, w lesie. Czasami nie zdążymy z pomocą, ale staramy się przy pomocy wolontariatu i różnych ludzi, którzy sprzyjają nam. W naszym mieście to, nie chwaląc się, dzięki nam jest bardzo dobrze, dlatego że jest ktoś, kto się tym interesuje. Dzwonią do nas ludzie i to z innych gmin, urzędnicy, prosząc, zróbcie coś z tym psem, bo my nie mamy co zrobić. Umowy z weterynarzami nie zawsze są do końca skuteczne. Czasami, jak mówię, są to drastyczne metody. My nigdy nie imamy się jakichś drastycznych metod. Te wszystkie zwierzęta, które do nas trafią, są kochane, są zadbane, natomiast wiemy, że naokoło dzieje się dużo złego ze zwierzętami. Także nie wiem, czy wszyscy do końca doceniają to, co my robimy, ale robimy lepiej niż w wielu gminach naokoło. Taka Stalowa Wola, Nowa Dęba, tam ludzie proszą i płaczą, zróbcie coś. My nie możemy, bo to nie nasz rewir, prawda? Ale chcielibyśmy pomóc wszystkim zwierzakom.